Witam Was na kanale Nietolerancja pokarmowa męskim okiem. Przepis nie będzie zawierał alergenów, które ikony właśnie widzicie na ekranie. Dzisiaj podczas wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na bezglutenowe szaszłyki, które idealnie nadadzą się na grilla. Serdecznie zapraszam. Do ich przygotowania będziemy potrzebowali po jednej papryce czerwonej, żółtej, zielonej oraz cukinię, bakłażana i filet z piersi indyka. Do przyprawienia użyjemy pieprzu cytrynowego, soli oraz ziół prowansalskich. Będziemy potrzebowali również tacek oraz patyczków do szaszłyków. Filet z piersi indyka kroimy na mniejsze kawałki. Następnie przyprawiamy go pieprzem cytrynowym, solą oraz ziołami prowansalskimi. I dokładnie mieszamy. Tak przygotowanego fileta pozostawiamy na parę godzin, najlepiej na całą noc. Cukinię myjemy, a następnie kroimy na mniejsze kawałki. Bakłażana również myjemy i kroimy na mniejsze kawałki. Cukinię i bakłażana solimy i odkładamy na około 30 minut. Po czym cukinię i bakłażana płuczemy pod zimną wodą, a następnie odsączamy przy użyciu ręcznika papierowego. Wnętrza papryk wykrawamy, myjemy je i kroimy na mniejsze kawałki. Teraz nie pozostało nam nic innego, jak naprzemiennie nałożyć na patyk wcześniej przygotowane przez nas składniki. Tak przygotowane szaszłyki idealnie nadadzą się na grilla. Szaszłyki możemy również upiec w piekarniku rozgrzanego do 180 stopni z włączoną funkcją grilla, wkładając je na około 40 minut. Jeśli wypróbowaliście przepis i spodobał się Wam, wrzućcie zdjęcie na Facebooka lub Instagrama z oznaczeniem mojego profilu. Dzięki temu będę mógł zobaczyć efekty Waszego kuchcenia. Już za tydzień podczas kolejnego wspólnego kuchcenia pokażę Wam przepis na sałatkę ryżową z warzywami, która nie będzie zawierała szkodzących nam alergenów. Serdecznie zapraszam.